Spotkanie, które prowadziłem, dotyczyło psychologicznych problemów mowy nienawiści, tego, dlaczego ludzie obrażają innych z powodu ich przynależności etnicznej, rasowej czy orientacji seksualnej. I próbowaliśmy też zrozumieć, jakie są konsekwencje tego typu mowy nienawiści, czyli jak mowa nienawiści wpływa na zachowania dyskryminujące. Po tym takim wprowadzeniu zaczęliśmy po prostu sobie dyskutować o tym, co można zmienić, to znaczy jakie są skuteczne sposoby radzenia sobie z mową nienawiści, co można zrobić, żeby na przykład jeden uczeń drugiego ucznia nie przezywał właśnie wykorzystując mowę nienawiści czy jakieś obrzydliwe określenia, obelgi etniczne. Jak możemy doprowadzić do tego, żeby mowa nienawiści zaniknęła w internecie, w życiu publicznym, bo wiemy, że 70% Polaków styka się z mową nienawiści właśnie tam, właśnie w internecie. I o tym wszystkim rozmawialiśmy, doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że najskuteczniejszymi metodami są te, które są oparte na bezpośrednim kontakcie. To znaczy, jeżeli znam kogoś osobiście, jeżeli osobiście poznam jakiegoś Roma, czy jakiegoś geja, czy poznam osobiście Żyda, to będzie mi znacznie trudniej obrażać go, będę dwa razy się zastanowię, zanim powiem coś obraźliwego. Czyli kontakt i zwiększenie kontaktu jest właśnie tym najlepszym narzędziem walki z mową nienawiści również.